To dawaj może z popychu. Co powinniśmy zakładać pod kombinezon? Oddajemy głos do studia w Warszawie. Nie pali? To dawaj może z popychu. Honda! Dobra, od strzała pali, od pychu. No i Grzesiu mi pożyczył Gixa, litra L2, ale powiem wam, że mogłem go mieć, kurna, mógłbym go mieć, bo się negocjowaliśmy trochę. Ale Grzesiu nie chce mi go sprzedać, trochę się boję, bo nie swój motocykl. Ale ładnie strzela. Piękna, uś ty kurna, że ty nie chcesz do mnie. Ale grupa leci, no, na plecy wpadł. No ładnie ich leci. O, jaka trójka. Ej, co to, z Premium Burgers mi wyskoczyło, zaczęło mi gadać. No, to jest tutaj. Bardzo dobra sama. Ty to widzę, wszędzie już jadłeś na Płocku, nie? A nie widać. Właśnie. Tasiemca mam. Prosto? Tak, tak. Ja myślę, że ty masz takiego tasiemca, co ci siedzi w przełyku, a końcówka wystaje ci na dole. Kręci się taki ogonek, jak u świniaka. No, i jak ty zjadasz, to wszystko przejmuje, nie? Ale, o, zobacz, co jedzie. Elo, ziom! To mój wujo. Ależ piękny ten giksiorek. A znasz tą drogę D100? Dobra jest? Tak, jest bardzo dobra i bardzo ładna. O, fajnie. Ja nie Drumin. Z pozdrowieniami dla Drumina. Drumin znajduje 30 km drogi, jest 25, jest piękne, a 5 jest jakbyś jechał po kartoflach. Na jednym z odcinków mówiliśmy o kombinezonach używane czy nowe, o kawkach, a dziś postanowiliśmy troszeczkę porozmawiać o tym, co powinniśmy zakładać pod kombinezon, żeby nam się wygodnie kombinezon zakładało, zdejmowało, a także wygodnie, komfortowo jeździło, było za zimno, za ciepło. O, coś takiego. A co jest najlepszego pod kombinezon? Jakie majtki! Majtki! Dobra, a na majtki? Ale to jest pod kombinezon? Fajna dziewczyna pod kombinezon. Fajna dziewczyna. Ale jakże? Majtki, dziewczyna i dopiero kombinezon? Majtki, dziewczyna, terma i kombinezon. A może ten twój brzuch to nie jest brzuch? To policja chyba, ty, bo kręciłeś kółeczkiem. Ja. Będą tablicy, nie masz ogólnie, nie? No kurwa. Wyprostujesz mi? No, nie. To zostaw, stoj. Nie urwij. Dobra. O, ale ładnie urwijasz teraz. Nie ma za co. Nie! Bo ma nowo, maj. Idzie? Tablicę złożyłem do zdjęcia i kurwa, bym dostał mandat, jak mnie złapali. Jak ktoś powiedział, najlepsza jest terma, tylko że nie odzież termiczna, tylko termoaktywna, bo to są dwie różne odzieże. I na ryneczku szukamy termiczka. I kurwa, nie widzę. Na Wrocławiu tutaj będzie. Jest miejscóweczka, zapraszam, załatwiłem wam dwa miejsca. A powiem coś, czym się różni bielizna termiczna od termoaktywnej? Termiczna ci grzeje. Tak, a termoaktywna odprowadza. O, widzisz, jak ładnie powiedzieli? Jest jeszcze jakiś dostęp do ciężarów, EMA, czy chyba już nie ma. Lipa, bo planowałem właśnie coś ogarnąć teraz. Manetki, ciężarki... Mogę ci sprzedać ciężarki. Pozbywasz się ich? Jakbyś chciał. Ty, ale w sumie... Ja bym miał ogarnął na czarno do siebie. Ale Łukasza zawsze wyczułem, że nie będzie tanio. To no, na porze. To są od samego prezesa, to muszą być drogie. No, tu jeszcze nie byliśmy. Fajnie tu. No, mówię, zajebiste imprezki tutaj robią. Zawsze wiedzą, kogo zaprosić, tak żeby muzyczka wrócić, żeby imprezka była udana. Boga no, prób. Uważam, że właśnie nie wiedzą, kogo zaprosić, bo nas jeszcze nie zaprosili. Co? Ach, no dobra. Jak będą zapraszać najgorszą patologię, to nas zaproszą. Kurwa, mów za siebie. A jest! Chodź! Upnęli! I marmolada by była. No. Ale widziałem.
Tak, ja lubię tak, kurwa, pohałasować. Myślałem, że powiesz, że lubisz, jak machają do ciebie 50-latki. To swoją drogą. 3, 2, 1, start! Możemy wrócić do tematu. Wróciliśmy bielizny. Zrywaj coś. Termoaktywnej. My śmigamy w Mike Wolfie. Ja już śmigam od dwóch sezonów. Owena ostatnio nie widać, ale on tak w Mike Wolfie. Moja Marta w Mike Wolfie. Strumień także nabyli ostatnio Mike Wolfa. I chciałbym powiedzieć, że ja może pójść w plusach, a jest nie zawsze odczucie po kilku lataniach w tej... Jeździłem na samym początku, no też w bardzo dobrej firmie, też raczej do kupki średniej, nie mówię o jakichś tam termach w okolicach 1000, bo podejrzewam, że też się takie znajdą, ale też tak dałem około 350-400 zł za te termo. Powiem szczerze, to jest dużo lepsze dla Bike Wolfa. Duży plus dla Bike Wolfa za to, że materiał jest dużo przyjemniejszy do ciała, lepiej dolega. A co najważniejsze w odzieży termoaktywnej, no chyba właśnie to, żeby dolegała do ciała, żeby mogła bardziej, lepiej, mocniej odprowadzać nasz pot, żeby po prostu temperatura ciała została utrzymana. Tak jak wyczytałem trochę na stronie, trochę się poszkoliłem, są zastosowane jony srebra, które umożliwiają nawet zniwelowanie tego zapachu nieprzyjemnego, który no jak sami wiecie, jak się spocicie, jest mało przyjemny. Co ty? No nie, jest tu. Robert też tego lubi, jego nie będziemy rozmawiać. Ogólnie bardzo przyjemna termo. Cena przystępna, można fajnie personalizować. Zresztą tak jak zobaczycie, czy albo już widzieliście u mnie na zdjęciach na Instagramie, czy u chłopaków na łożu. Poczekaj, zrobiliśmy ostatnio parę ujęć. Zobaczcie, jak na bandiku i na druminie. Tak jest. No tak jak widzieliście, leży jak leży, może bębenek trochę wystaje, ale to jest kwestia, to jest kwestia gwinika i zimowej opony, także no, przyjemnie się nosi, fajnie dolega. Co do temperatury ciała, nie wiem, nie mierzyłem, ale podejrzewam, że jest bardzo dobra, bo no, nie odczuwam jakichś szczególnych upałów. Przyjemna nie jest, ale jest lepiej. Tak, jest dużo lepiej. Nie czuję też, żebym miał całe mokre ciało, czy coś w tym rodzaju, czy nawet kombinezon, żeby mi jakoś ciążył przez to, że nawilgł po prostu, czy nasączył się tym potem. Także jest mega dobre. To tyle ode mnie. Dziękujemy bardzo, czyli jesteś zadowolony. Tak, bardzo. Dobra, oddajemy głos do studia w Warszawie. Studio w Warszawie, jest drugim. A podjedź, poczekaj. Co jest dalej? Proszę bardzo, jesteś już elegancką, łapię cię w kadrze, możesz mówić. Jak ci jeździ? Jakie miałeś wcześniej? Jak widzicie? Bardzo przyjemny w dotyku. Kumin ładnie zaprezentował, ale nie mówimy teraz o twoim brzuchu, tylko mówimy o tej termie. Ogólnie to, co Bandik powiedział, mam te same zdanie i w ogóle jakość materiału jest bardzo, bardzo przyjemna. Szkoda to raz, ale dwa... Nie wiem jak to powiedzieć, no jakość tego materiału. Czy tylko dotykasz, czy ją zakładasz, to świetne uczucie. Po prostu jest miły. Cudownie. No i tak jak wspominał też Bandik, nie wiem co chcę powiedzieć. Nie mam nic więcej do dodania, no to zajebista jest po prostu. Ale poczekaj, miałeś jakąś termę wcześniej czy nie? Bo nie miałem dwie termy. Jedną miałem... Ale termoaktywne czy termiczne? Tak, nie, termoaktywne, obie termoaktywne. Nie jeździłem na przykład w Bike Wolfie jeszcze w chłodniejsze dni,
Ale termoaktywna w chłodniejsze dni też działa, nie? Jako dodatkowa warstwa. To nie jest tak, że ona tylko wychładza i po to wprowadza. Nie no, właśnie ja słyszałem, że dobra termoaktywka, tak samo właśnie mnie Jarek tutaj, właściciel Bajkulfa, zapewniał, że te termy termoaktywne, te termoaktywki obsypają, gdy jest za zimno, a ochładzają, gdy odprowadzają wilgoć, gdy jest za ciepło, no bo jak masz wilgoć przy sobie i ci coś dmuchnie, to cię to urozi, nie? No tak. A odprowadza ci wilgoć od ciała i wtedy masz super, masz komfort i jest ci wygodniej, przyjemniej, chłodniej. No ja wcisnę jeszcze słowo od siebie. Tak? Bo tak jak ci mówił właściciel właśnie tej firmy bajków, bo zasada działania odzieży termoaktywnej jest taka, by trzymała całą temperaturę ciała. O. Także ona będzie albo docieplać, albo lekko wchodzić, no bo w zależności od tego, w jakiej temperaturze używasz, tak? Także zasada jest taka, że działa po to, by temperatura ciała była stała. Ja miałem wcześniej, może firm to nie będę mówił, bo to ktoś powie, że chce wywyższyć Bajkulfa, a innej firmie chce powiedzieć, że... No nie będę mówił, ale miałem dobrej firmy na B. Ktoś na pewno kojarzy, jaka jest firma na B. Jak B jak Barbara. B jak Barbara i to była bardzo dobra firma. Ja bym, żeby ktoś mnie zmieniał, żebym nie trafił na Bajkulfa i chciał spróbować tych produktów. Także z firmy na B byłem bardzo zadowolony. Były czarne, fajne, smukłe, takie przyległe do skóry. Czym się różni od Bajkulfa wcześniejszego? Patrz, Bajkulf jest bardziej śliski, gdy się go zakłada. Chciałbym zadać pytanie, a powiedz mi, jak jest z Bajkulfem generalnie, bo na przykład to zakładasz też na chwilkę pod kombinezon, prawda? Kombinezon ma jakieś tam zepy, ma mniej ostre, bardziej ostre elementy, w sensie ostre, wiesz, takie jest tutaj ostre, nie powiem, na przykład z takim rozczarpywaniem, wiesz, materiału, nie? Teraz to się dzieje gdzieś na rękach tutaj, przed ramieniu i tak dalej. Już mówię o tym, co minus chyba każdej firmy termy, nie tylko Bajkulf, ale i te inne, co miałem wcześniej, i taką litrową, którą miałem, też minusy wszystkich term, że tam gdzie są rzepy, są jakieś tabliczki z namioną, wyszyte i tak dalej, to się wyciera delikatnie i robi się, siepie się, nie wyciera, Czy tam ta firma, czy Bajkulf po jakimś czasie kontaktu ciągle z rzepami, to niszczy się, ale no tego myślę, że nie ominiemy, bo to musiało być jakieś, nie wiem, kewlarowe czy jakieś piąteczka. Patrz, małyperka, tak jest. Słuchaj, pytam dlatego, bo moja termoaktywka z pracy też chyba się tak ciepnie i pytam, zapytać, co tam Bajkulfa. Czy podobnie jak nasza bluza też, nie wiem czy pokażę, nie pokażę, bo pod tym, pod tutaj troszeczkę widać. Ja mam za nowo, troszkę widać, że siepie się też bluza od rękawiczek, od rzep. Także myślę, że tego nie ominiemy, chociaż byśmy chcieli nie wiadomo co zrobić. To jest jedyny minus, który wychwyciłem. Co jeszcze mogę powiedzieć? No nie wiem, z minusów na razie nic więcej mi się nie rzuciło. Wiesz co, to jest odzież, która ma ci poprawiać komfort jazdy, czy tam jest tego Jest drugi minus Bajkulfa, drugi i trzeci minus Bajkulfa. Drugim minusem jest cena. No bo trochę kosztuje, ale za dobry produkt musimy zapłacić, ale no dzisiaj nic nie stanie. I trzeci minus to jest ten, który nagrywałem na TikToku i teraz go pokażę właśnie, żeby uważać na Bajkulfa. Proszę bardzo, to jest taka relacja nasza. Motocykliści, słuchajcie mi dzisiaj bardzo uważnie, wielka rada odnośnie odzieży termoaktywnej. W tamtym sezonie nabyliśmy odzież marki Bajkulf. Poprosiłem ich, żeby spersonalizowali nam tą odzież pod barwy MotoAvix. Chciałem na łydce logo MA. Zobaczcie, co się stało. Logo pięknie spersonalizowane na łydzie, na termie. Jeden sezon jazdy i zobaczcie, co się stało z nogą. Ostrzegam przed Bajkulfem. I to jest właśnie to, co pokazałem, że tatuaż się zrobił na nodze. No! No! I dobra.
No i co jeszcze mogę powiedzieć? No, mów. To do ceny to myślę, że adekwatna do jakości. No tak mi się wydaje, bo... A jeszcze jakby mało tego było, to w cenie można załatwić sobie personalizację z tego, co się orientuje. Nie jest drożej, od jednej sztuki personalizują. No i z kodem MotoAddict, zaraz tu napiszę go tutaj. Z tym kodem macie 10% taniej zamówienia od Bajpulsa.